Targi MIPIM w Cannes, Targi Nieruchomości. Witam Państwa, Marcin Piasecki. Jest ze mną gość, pani Anna Korczak, Project Manager Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, z czym Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna przyjeżdża do Cannes? Co promujecie? Przede wszystkim promujemy Polską Strefę Inwestycji. Od 2018 roku zaszła wielka zmiana. Cała Polska znalazła się w strefie ekonomicznej, a przedsiębiorcy niezależnie od swojej wielkości, a także lokalizacji mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego. Wciąż to nie jest bardzo znane w Polsce i dzięki zaproszeniu Invest in Pomerania jesteśmy tu na jednych z największych targów nieruchomości w Cannes, aby to promować. Spotykamy się z deweloperami, nie tylko polskimi, ale także światowymi, którzy budują hale produkcyjne, stawiają centra usług wspólnych, i promujemy tą wiedzę, że ich klienci mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego. A jacy to są inwestorzy? Pod jakim kątem chcecie ich pozyskiwać? Jakich branż, jakich obszarów? Jasne. Tak naprawdę każdy producent, czyli branża produkcyjna, może uzyskać to zwolnienie z podatku dochodowego, ale nie tylko. Również nowoczesne usługi dla biznesu, takie jak na przykład call center, również mogą uzyskać tą pomoc publiczną. A proszę mi powiedzieć, jaki jest dotychczasowy dorobek Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pozyskiwaniu inwestorów? Ogromny. Dzięki wydaniu aż 78 decyzji o wsparciu w roku ubiegłym znaleźliśmy się na podium. Jesteśmy pierwszą strefą w Polsce pod kątem wydanych decyzji o wsparciu. Według rankingu FDI jesteśmy drugą strefą ekonomiczną w Europie, a także siódmą na świecie, co, jak wskazuje, naprawdę prężnie pracujemy, aby pozyskiwać dzięki inwestorów i docierać z tą informacją, że tak naprawdę każdy w branży produkcyjnej albo nowoczesnych usług dla biznesu, jeżeli planuje nową inwestycję bądź inwestycję pod kątem zwiększenia mocy produkcyjnych, może otrzymać tę pomoc publiczną. A gdzie może planować tę inwestycję, gdyż jesteście Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, czyli obejmujecie jaki obszar? Wschodnią część województwa pomorskiego, ale także całe województwo kujawsko-pomorskie. I naszą działalnością jest nie tylko wydawanie decyzji o wsparciu, które upoważnia do zwolnienia z podatku dochodowego, ale także oferujemy tereny inwestycyjne w regionie, w którym zarządzamy, czyli w województwie pomorskim, we wschodniej części, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim. Proszę mi powiedzieć, jak wyglądają te tereny inwestycyjne, jaka jest ich podaż, gdyż no, inwestorzy czasami narzekają na to, że no, wszystko jest super, natomiast no, brakuje odpowiedniego terenu. W województwie pomorskim rzeczywiście widzimy problem, jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne powyżej 10 hektarów. Jest bardzo ciasno w tym momencie i powyżej 10 hektarów jest naprawdę bardzo trudno znaleźć taki teren. Ale już teraz, to jest co prawda świeży temat, ale w Tczewie teraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma teren 25 hektarów i z pewnością będziemy promować i niewątpliwie znajdziemy kontrahenta na ten teren inwestycyjny. W województwie kujawsko-pomorskim oczywiście widzimy, że tych terenów jest więcej, w których my jesteśmy w posiadaniu. Mamy zapytania nie tylko od polskich inwestorów, ale także zagranicznych o te tereny, więc cały czas trwają rozmowy, więc widzimy zainteresowanie jak najbardziej tym regionem. Ale chciałabym przypomnieć, że dzięki tej ustawie o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 roku przedsiębiorca już niezależnie gdzie się znajduje, może otrzymać to zwolnienie z podatku dochodowego, ponieważ odeszliśmy od przeświadczenia, że strefy ekonomiczne są tylko w tych wydzielonych strefach ekonomicznych pod dużymi aglomeracjami miejskimi. Nie. Teraz niezależnie gdzie się ktoś znajduje, nawet w małej miejscowości, a ma zakład produkcyjny i widzimy, że są duże zakłady, duże pod kątem nawet zatrudnienia, czyli powyżej 250 osób, są poza tymi aglomeracjami. Oni mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego, a nie tylko duże podmioty, ale również mikro. I nakłady inwestycyjne minimalne, żeby wejść w strefę, też są dostosowane do wielkości przedsiębiorstwa, a także do powiatu, w którym się dany zakład produkcyjny znajduje. No i co dalej? Jaka będzie strategia Pomorskiej Specjalnej Strefy na najbliższe lata? Na pewno chcemy się pokazywać na międzynarodowych targach, ale również polskich, żeby to promować. Spotykamy się również z włodarzami gmin i miast, bo oni też najczęściej wiedzą, co się dzieje na ich własnym podwórku. Jeżeli chodzi o takie nasze działania, to nie tylko zajmujemy się wydawaniem decyzji o wsparciu, czy też oferowaniem terenów inwestycyjnych, ale otworzyliśmy już 3 centra programowania robotów przemysłowych. Planujemy otwarcie 4 w Inowrocławiu, ponieważ na ten moment już mamy w Gdańsku, we Włocławku i w Grudziądzu.
widzimy, że to też jest bardzo przyszłościowe. Mamy prężnie rozwinięty zespół szkolnictwa branżowego, który współpracuje ze szkołami zawodowymi, ale nie tylko, również szkoły podstawowe weszły w ten program. Współpracujemy z naszymi inwestorami, którzy wspomagają nas w tym tworzeniu tych centrów i wspólnie planujemy to, żeby ta młodzież nasza przekonała się do tego, że zawód jest ważny i to jest naprawdę przyszłościowe. No właśnie, bo chciałem zapytać o to, dlaczego inwestorzy mają przyjść do strefy pomorskiej, a nie jakiejś innej, no a nawet, no nie wiem, gdzieś za granicą szukać odpowiednich terenów. Jakie są wasze atuty? No jak rozumiem, między innymi kadry, tak? Chcecie, żeby tutaj po prostu na Pomorzu były dobrze wykształcone kadry w zakresie nowoczesnego przemysłu. Co jeszcze? Niewątpliwie też to, co powiedziałam wcześniej, jesteśmy pierwszą strefą w Polsce, to też świadczy o tym, że prężnie pracujemy i mamy to zaufanie wśród przedsiębiorców. Mamy dostęp do portu w Gdańsku, który również się prężnie rozwija i też widzimy zainteresowanie zagranicznych inwestorów, którzy zapytają nas o tereny inwestycyjne blisko portu. Także chciałabym powiedzieć, że teraz to otwarcie drogi S6, która jak już będzie całkowicie otwarta, na pewno na dojazd od nas z Gdańska do Berlina i dalej na zachód również wspomoże nas w tym pozyskiwaniu inwestorów, a także to, że mamy autostradę bursztynową przez Kujawsko-Pomorskie. Również mamy bardzo świetne połączenie z północą i z południem Europy. Czyli to, że jesteście liderem, no nie dzieje się bez przyczyny. Dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Anna Korczak, Project Manager w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję.